Dzień dobry, szanowni państwo. Dziękuję za przybycie na nasz cotygodniowy briefing ze stanu wykonania zadania odnośnie dystrybucji węgla przy wsparciu samorządów. Na 2450 gmin, które się zgłosiło, podpisanych umów mamy z 2400 gminami, więc w zasadzie ten program jest powszechny, obejmuje wszystkie gminy, które się zgłosiły i które chciały podpisać umowę. Jeśli chodzi o dostawy, to do 2100 gmin została już dostarczona pierwsza dostawa i ten harmonogram już jest rozpisany. Można powiedzieć, że w 85% gmin jest już węgiel i jest on dostarczany dalej. Jeśli chodzi o ilość węgla dostarczonego do mieszkańców, to z około 900 tysięcy ton, które było zakontraktowane w umowach do końca roku, dostarczyliśmy już 2/3 węgla zamówionego. Pozostała część jest rozpisana na najbliższe tygodnie, więc jeśli chodzi o wykonanie tych umów, są one realizowane zgodnie z planem i do końca roku pewnie wszystkie będą dostarczone. Oczywiście ten model dystrybucji jest nowy, to jest zadanie tworzone od zera, są różnego rodzaju przesunięcia, ale jeśli chodzi o ogólny stan realizacji, jest on dobry. Mamy tydzień przedświąteczny, mieliśmy tydzień takich całkiem sporych mrozów i opadów śniegu, co też w niektórych miejscach nam utrudniało wydawanie, ale jeśli chodzi o ogólny obraz, jest on bardzo dobry. Tak jak wspomniałem, w 85% gmin jest już węgiel dostępny i 2/3 węgla zamówionego do końca roku jest już dostarczone do mieszkańców. Więc jakby pracujemy też nad usprawnieniem tego modelu, otwieramy kolejne punkty dystrybucji, kolejne punkty odbioru, więc tam, gdzie to zapotrzebowanie jest większe niż wcześniej wynikało z umów, my ten system uzupełniamy tak, żeby zwiększyć tą drożność tych dostaw. Także oczywiście pojawiają się problemy, ale ogólny obraz jest dobry. Tutaj warto podziękować wszystkim gminom, które pracują w tej dystrybucji, podziękować firmom prywatnym, które wspierają ten model oraz spółkom Skarbu Państwa, które realizują to z decyzji pana premiera. Jeśli są pytania, czy tu już... Bardzo dziękuję. Może panowie prezesi zechcecie? Jestem do dyspozycji. Bardzo proszę. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o Polską Grupę Górniczą, to w ciągu pierwszych 3 tygodni działania programu wydaliśmy gminą 260 tysięcy ton węgla. To jest około 20 tysięcy ton węgla na dobę. Realizujemy tą dostawę wszystkimi kanałami dystrybucyjnymi, więc zarówno przy użycie sieci naszych kwalifikowanych dostawców, również wysyłkami pociągowymi czy przez przewoźników, których wskazują same gminy. Jeżeli ktokolwiek w tym roku nie odbierze całego wolumenu, są generowane aneksy, będzie mógł, czy mówimy to o gminach, będą mogły odbierać ten węgiel w roku przyszłym. Jeżeli zdarzają się jakiekolwiek, proszę państwa, kłopoty, to one wynikają z nieporozumienia, z niezrozumienia tego, jak działa system, ale są na bieżąco uzupełniane. Zostały, proszę państwa, pojedyncze gminy, do których aktualnie trwają wysyłki tego węgla, natomiast sam program w założeniach, tak jak został zaprojektowany, tak jak został sparametryzowany, został, tak jest wykonywany. Dziękuję. Pan prezes Dąbrowski, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Grupa PGE poprzez swoją wyspecjalizowaną spółkę PGE Paliwa sprowadziła do dzisiaj ponad 6 milionów ton węgla. Ponad 5 milionów jest już u klientów. Mamy 1 milion ton jeszcze w porcie. Węgiel jest dystrybuowany na bieżąco. Współpraca z gminami jest dobra.
Także tak jak mówiliśmy, kiedy rozpoczynaliśmy ten proces, że węgiel w Polsce będzie, węgiel w Polsce już jest. Jest to węgiel wysokiej jakości. Przypomnę, że jest badany w porcie nadania i porcie odbioru przez niezależne laboratoria międzynarodowe, niezależne od nas. Z tym, że dlatego chciałem podkreślić z pełną odpowiedzialnością, że nasz węgiel jest wysokiej jakości, ma wysokie walory kaloryczne, czyli opałowe. Jest to węgiel najbardziej zbliżony do tego węgla z kierunku rosyjskiego, który właśnie zastępuje. Poprzez te dostawy zastępujemy węgiel z kierunku rosyjskiego, także tak jak się zobowiązaliśmy, że węgiel będzie na zimę i węgiel jest. Także dzisiaj tylko jest kwestia rozwiezienia do końca tego, który sprowadziliśmy. Do końca sezonu grzewczego sprowadzimy ponad 10 milionów ton, także będzie to ilość znacznie, znacznie wyższa, a jeżeli historycznie wszystkie firmy importowały w przeszłości, także wywiązaliśmy się ze swojego zadania postawionego na nas przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, zgodnie z tą decyzją rozpoczęliśmy ten import i dzisiaj węgiel jest, także cieszę się, że dziękuję też za współpracę z samorządom, bowiem większość samorządów, zdecydowana większość samorządów podjęła z nami współpracę i jest to też dodatkowy kanał dystrybucji węgla. To nie jest oczywiście jedyny kanał dystrybucji, bo dystrybuujemy kanałami też własnymi do klientów, także dzisiaj nie ma zagrożenia, aby węgla nie było w najbliższych dniach w polskich domach i w polskich przedsiębiorstwach. Dziękuję panie prezesie. Jeszcze pan prezes Ryszek, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, grupa kapitałowa Węglokoks do tej pory dystrybuowała węgiel w wolumenie 77 tysięcy ton. Każdego dnia 6 tysięcy ton wyjeżdża z ponad 30 sypisk składów rozłożonych równomiernie na terenie Polski. My również oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gminom, wszystkim zaangażowanym podmiotom, które z nami współpracują. Chcę również podziękować za te wszelkie sygnały, które na bieżąco rozwiązujemy. Sygnały mówiące o tym, że gdzieś jakiś węgiel, jakaś ciężarówka nie dojechała, to jest na bieżąco rozwiązywane. Chcę również powiedzieć, że spośród tych ponad 2,5 tysiąca gmin ewentualne problemy, o których tutaj wcześniej wspominali koledzy, to jest niespełna 1%. Kilkanaście takich miejsc w Polsce, do których węgiel nie przyjechał danego dnia, przyjechał dnia następnego. To są kwestie, bądź jakaś umowa była podpisana, no nie w tym terminie, w którym miała zostać podpisana. To jest tak naprawdę niespełna 1% wszystkich przypadków. Oczywiście wszystkie te kwestie zostały na bieżąco już rozwiązane. No i chcę powiedzieć również, tak jak wspomniał przed chwilą prezes Dąbrowski, węgla w Polsce jest więcej niż tak naprawdę konsumpcja wynosiła w zeszłym roku. W związku z tym wydaje się, że mamy odpowiednie zapasy zgromadzone nie tylko na tę zimę, ale także i na przyszły sezon grzewczy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeżeli państwo macie pytania, to bardzo proszę. Zacznijmy od pana redaktora. Panie ministrze, wspomniał pan 85% tych umów, czy tego węgla jest dostarczanego do samorządów, ale 85% spośród tych podpisanych umów, czy spośród wszystkich samorządów, które są w Polsce? To jest pierwsze pytanie, a drugie dotyczy rozporządzenia dotyczące zwiększenia zapasów węgla przy elektrowniach i ciepłowniach. Czy ten zapis, czy to rozporządzenie Ministerstwa Klimatu nie przełoży się na potrzeby zwiększenia dostaw węgla, oczywiście nie do odbiorców indywidualnych, ale generalnie jeśli chodzi właśnie poprzez spółkę PGE Paliwa i Węglokoks, zwiększenie tego importu, aby spółki lokalne, ale także spółki ciepłownicze PGE czy innych podmiotów miały tego węgla tyle, ile potrzebują zgodnie z rozporządzeniem. Dziękuję. Jeśli chodzi o te 85%, to jest 85% z gmin, które podpisało umowy. Zakładając też, że nie wiem, 30 czy 40 gmin w Polsce nie podpisało umów, to jest w zasadzie to tożsame.
Znaczy jakby my jesteśmy... Czyli 30-40% gmin nie 30 gmin, nie procent gmin. A, gmin, okej. Gmin w Polsce jest niecałe 2500, my mamy umowy z ponad 2400 gminami. Kilkadziesiąt jest gmin, które ciągle nie podpisało umów z różnych powodów, więc jeśli pan pyta, czy te 85% to jest z gmin istniejących, czy z gmin, które podpisały umowę, to jest w zasadzie to samo. Jeśli chodzi o rozporządzenie, tak, rozporządzenie wprowadzające wyższe limity, wyższe poziomy magazynowe, które obowiązują w elektrowniach, zostało podjęte ponad miesiąc temu, weszło w życie dwa tygodnie temu. Tak, budujemy większe zapasy, żeby zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Jeśli chodzi o elektrociepłownię, bo się pojawił ten wątek, to w zasadzie te zapasy były już na takim poziomie wyższym wcześniej, więc to zwiększenie tych obowiązkowych zapasów jakby nic nie wniosło, bo my mieliśmy tam zgromadzonego węgla dużo więcej już wcześniej, w związku z tym, że to było spowodowane tym, że jakby tam logistyka jest trudniejsza, więc ten proces budowania zapasów rozpoczęliśmy kilka miesięcy wcześniej niż w elektrowniach. W elektrowniach są budowane zapasy te wyższe oczywiście. W niektórych elektrowniach one będą budowane przez najbliższe tygodnie czy nawet miesiące, bo ten wzrost poziomu zapasów w niektórych miejscach to jest nawet o 40% więcej. Więc w tych dużych elektrowniach, takich jak Kozienice, ten proces budowania tych wyższych zapasów będzie trwał trochę dłużej. W tych miejscach, gdzie tego węgla potrzeba trochę mniej, ten zapas już jest zgromadzony na tym poziomie z nowego rozporządzenia. My jesteśmy przygotowani na budowę tych zapasów. Jeśli chodzi o import albo ewentualne wydobycie, to ten węgiel jest zaplanowany. Tutaj kwestią kluczową jest logistyka, która ma swoje ograniczenia i ten poziom zapasów będzie zbudowany tak szybko, jak tylko pozwolą na to moce dystrybucyjne, kolej i odbiory z portów i przyjęcia właśnie przy elektrowniach. Dziękuję. To ja może zadam kolejne pytanie już od razu serią do panów prezesów. Mam pytanie do pana prezesa Dąbrowskiego. Czy umowa z Ministerstwem Klimatu i Środowiska dotycząca pokrycia kosztów zakupu tej interwencji, zakupu tego węgla, którą mieliście państwo podpisać z ministerstwem, czy ona już jest podpisana? A jeśli nie, to kiedy możemy się jej spodziewać? Do pana prezesa Rogali mam pytanie. Szacunkowy poziom wydobycia w 2023 roku, ile on może być większy? Wiemy, że w czwartym kwartale to może być nawet milion ton więcej, a ile w całym 2023 roku i ile to się może, z jakimi wydatkami to się może wiązać, jeśli chodzi o wzrost wydatków inwestycyjnych w przyszłym roku na nowe ściany? I do pana prezesa Heryszka mam jeszcze pytanie dotyczące właśnie, czy mógłby pan podać te wolumeny, o których, które jesteście państwo zobowiązani zgodnie z decyzją pana premiera, ile to ma być tych milionów ton, a ile już sprowadziliście i ile planujecie do końca okresu grzewczego, czyli do końca marca. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan prezes Dąbrowski. Dobrze, to może krótko. Jeśli chodzi o umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, to jesteśmy właściwie, mam nadzieję, przed dniem podpisania tej umowy. Wszystkie warunki są uzgodnione. To tak trochę trwało, bo sytuacja była dynamiczna, była, zmieniała się. No ale te uzgodnienia już zostały poczynione, także zakładam, że w ciągu kilku dni powinniśmy podpisać umowę. Dziękuję. Pan prezes Rogala. Też krótko, proszę państwa, jeżeli chodzi o poziom wydobycia, panie redaktorze, to jest ponad 23 miliony, 23 200, 23 miliony 300, to jest 700 tysięcy ton więcej w stosunku do planu zejścia, który był przyjmowany ponad rok temu. Jeżeli chodzi o takie nakłady kapeksowe na ściany, żeby to łatwo zapamiętać, to na jedną ścianę to jest około 300 milionów złotych, tyle potrzeba wydać, żeby udostępnić te 800-900 tysięcy ton węgla. My średnio pracujemy w okolicach 30 ścian. To jest mniej więcej wielkość, która musi być utrzymana. Dziękuję. Pan prezes Hryszyk, bardzo proszę. To ja odpowiadając, do końca tego roku mamy zakontraktowane 3 miliony ton węgla energetycznego. Taka jest przepustowość, którą otrzymaliśmy w portach polskich.
Do końca kwietnia zrealizujemy całą decyzję. W decyzji mamy 2 miliony ton węgla energetycznego, natomiast no, ja chcę powiedzieć tak, też o... Proszę? 2 miliony dla gospodarstw domowych. 2 miliony ton węgla dla gospodarstw domowych. Natomiast chcę powiedzieć również o tym, że no my dziś już zaczynamy rozmowę na temat kolejnych kwartałów, czy wręcz lat, ze względu na sytuację geopolityczną, w której jesteśmy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie widzę tutaj, pani redaktor się zgłasza. Bardzo proszę. Weronika Wnorowska, Polsat Wydarzenia. Chciałam zapytać pana wiceministra, bo część Pomorza sygnalizuje, że nie otrzymało tego węgla, pomimo zapisów. Jaka jest przyczyna? To jest związane jakby z wypłaszczeniem tych dostaw, bo tam był, jeśli chodzi konkretnie o Pomorze, bo tam jesteśmy nawet wyżej niż ten poziom ogólnokrajowy, bo to jest około 80% dostarczonego węgla. Problem polegał na tym, że część gmin później podpisała umowę i teraz w tym okresie przedświątecznym było w takiej sytuacji, że nie miało żadnej pierwszej dostawy, więc w tych miejscowościach, gdzie ten poziom był na dostarczonego węgla na wysokości 70-80% wykonania całej umowy, tam wstrzymaliśmy chwilowo te dostawy, żeby dostarczyć go do tych gmin, które nie miały do tej pory w ogóle węgla, ale z tego co wiem, to one od tego tygodnia wracają jakby do normalnego trybu. Jeśli chodzi o Pomorze, to akurat tam sytuacja jest bardzo dobra i tam ten poziom realizacji umów już jest wysoki i będzie pewnie spokojnie wykonany do końca roku. Bardzo dziękuję. Według najświeższych danych, jakie ja mam, jeśli chodzi o... Pomorze. To dobrze, to ja wrócę do pani redaktor, jaki jest, bo nie mam akurat pod ręką. Proszę bardzo, ktoś z państwa jeszcze? Radio RMF, Mariusz Piekarski. Panie ministrze, z tego co pan mówi, obraz świetny. Dobry. Świetny to pan. Ja powiedziałem, że dobry. To skąd te sygnały, bo wystarczy podzwonić naprawdę do kilku miast, żeby usłyszeć, że albo węgla nie ma, albo błyskawicznie się skończył, bo przyszło znacznie mniej niż było zapotrzebowanie. Łódź mówi, że do tej pory dostała 1/7 z tego, o co wnioskowali mieszkańcy. W Ciechanowie dzisiaj rozmawiałem, węgiel jest, ale nie taki, który proszą mieszkańcy, jest najdrobniejszy, a ponad 50% mieszkańców czeka na kostkę, więc pan mówi tak. Obraz świetny. Orzech. Nie, też. Kostka też. To jest jeszcze większy, tam nie zamawiali kostki. No, twierdzą, że zamawiali. Ale więc ten obraz od samorządowców jest zupełnie inny niż to, co pan mówi. Zasadniczo zazwyczaj jest taki sygnał, że tak, węgiel był, ale rozszedł się błyskawicznie i nie wszyscy, którzy złożyli zamówienia, mogli go od razu dostać. To już panu redaktorowi tłumaczę, bo jeśli chodzi o zamówienia, one mają być zrealizowane do końca roku. Znaczy, a odbiór i jakby zamówienia mieszkańców są złożone jakby raz do urzędu, no i mieszkańcy no niestety, no ale muszą czekać na kolejne dostawy. Tak jak wspomnieliśmy na samym początku procesu, że jakby po pierwsze nie ma jakby takich możliwości, żeby jednego dnia, 1 grudnia wszystko przywieźć i wyrzucić na plan, dlatego są harmonogramy i to, o czym mówiłem na przykład w przypadku Pomorza, że staramy się, żeby ten proces dystrybucji był równomierny. Jeśli chodzi o Łódź, no to no, niestety, ale tam samorząd nie wykazał się za bardzo dobrą współpracą, bo no, w Łodzi nie ma, chyba PPW jest, tak? Jak dobrze pamiętam. Tam samorząd chyba sam nie dystrybuuje węgla i jest kilka spółek, które to robią i trzeba było podpisać umowę równoległą z kilkoma podmiotami. W niektórych gminach jest to oczywiście, idzie to dużo sprawniej, w niektórych gminach są różnego rodzaju problemy, nie będę już wnikał o ich jakby pochodzenie i powód, dlaczego są w tych gminach problemy, ale proszę zwrócić uwagę, że na 2400 gmin, jeśli pan mówi, że jest jakiś wielki problem w kilku miejscowościach, oczywiście my nie mówiliśmy, że będzie od razu cały węgiel dostarczony, że będzie on w transzach przyjeżdżał, tak? No to na 2400 gmin, które z nami mają umowę, no to są pojedyncze przypadki, gdzie gminy zgłaszają, że chciałyby odbierać węgiel wcześniej niż jest to w harmonogramach. Także no, to są pojedyncze przypadki. Duże gminy, my uczuliśmy, że duże gminy lepiej jakby organizowały sobie transport, na przykład kolejowy.
To jest różnie, bo wiąże się to z jakby z inną logistyką. Niektóre gminy na to się godzą, niektóre nie. To jest skomplikowana rzecz, ale jakby jeśli chodzi o dane statystyczne, no to jesteśmy, jeśli chodzi o ilość dostarczonego węgla, na dobrym poziomie. No, mamy połowę grudnia, no, już ponad połowę grudnia, mamy 65% węgla dostarczonego do gmin. Oczywiście w dużych miastach, chociaż to też nie wszędzie, bo w Gdańsku, no dobrze, jest tam port, wiadomo, no ale w Gdańsku jest 80% już zrealizowanych umów. Łódź, powiem wprost, no jeśli Łódź by się troszeczkę bardziej przyłożyła ze swojej strony, bo mieliśmy problemy i je wyjaśnialiśmy, dlaczego tam jest taka sytuacja, to ta dystrybucja rozpoczęłaby się dużo wcześniej i pewnie ten proces dostarczania kolejnych dostaw byłby już na innym poziomie. No tutaj, tak jak mówię, na 2400 gminy, które zgłaszają jakieś problemy takie duże i realne, no to jest około 1%. Także no, ja nie widzę tutaj dużego problemu z tym, że no, jakby nie współpracujemy z gminami. Ja, panie rektorze, uzupełniająco, panie ministrze, jeśli można. Harmonogramy, tutaj panowie prezesi potwierdzą, za każdym razem są ustalane na linii dana gmina, spółka, która ją obsługuje. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, o której mówił pan minister, tak, rzeczywiście my w tej chwili staramy się doprowadzić do tego, żeby możliwie jak najszybciej co najmniej pierwsza dostawa trafiła do wszystkich gmin, które mają podpisane umowy, co oznacza, że część gmin, która wcześniej dostała ten węgiel, no, chwilę musi poczekać, ale to nie znaczy, że węgla nie ma. On będzie sukcesywnie jak najbardziej do tych gmin dostarczany. No, w Łodzi mówią, że w tym tempie to w marcu Ale w Łodzi mówią o rzeczach, których oni nie pilnują od samego początku, bo jeśli oni by się zgłosili i prowadzili tą, jakby tą dystrybucję bezpośrednio, byłoby pewnie inaczej. Jeśli tam proces umawiania się z podmiotami prywatnymi trwał dużo dłużej, no to pewnie ta dystrybucja by się rozpoczęła wcześniej. Duże miasta różnie, na różnym są poziomie dystrybucji. To głównie zależy od tego, gdzie się znajdują i jaka jest tam logistyka. Ale pamiętajmy, że gmin w Polsce jest 2400 i każda gmina musi otrzymać ten węgiel. Nam zależy na tym, żeby w każdej gminie był węgiel. Oczywiście te większe zamówienia no, nie będą realizowane w ciągu jednego dnia, tylko zgodnie z harmonogramem. A biorąc pod uwagę całość zamówień, które spłynęły ze wszystkich gmin, to jaki procent węgla zamówionego dostarczono? Nie do ilu gmin, tylko jaki procent węgla? Do 2/3 gmin dostarczono węgiel. Nie, 900 tysięcy jest w umowach do wszystkich gmin, które mają umowę. Zrealizowaliśmy około 600 tysięcy dostaw. Już dostarczono tak, do gminy. Odebranego przez gminy. To nie my dostarczamy węgiel, my udostępniamy okienka i gminy odbierają. Czyli wszystkie... dwie trzecie węgla zamówionego przez gminy jest już w gminach. Czyli wszystkie gminy, które weszły do programu, zamówiły 900 tysięcy ton do tej pory. 600... Do końca grudnia, bo jeszcze jest ta druga transza po nowym roku. Tak, tak, ale na razie z 900 tysięcy ton 600 już dostarczyliście do gmin. Ostatnie moje pytanie, a kiedy mieszkańcy będą mogli wnioskować o drugą transzę właśnie? Już mogą. To już się mogą. Dzieje na poziomie gmin, to jest równolegle, tutaj nie ma jakiegoś zróżnicowania. Mhm. I kiedy będą mogli odbierać? No po nowym roku. Zaraz po. My tego węgla na składach mamy. To nie jest tak, że my na niego czekamy, aż statek przypłynie, rozładuje się. My go mamy, oczywiście on jest uzupełniany, no bo to jest duża sieć. KDW, jeśli chodzi o PGG, to jest ponad 100 punktów i jeśli chodzi o importerów, to jest ponad 50 punktów w kraju. Czyli ten węgiel musi wpłynąć, trzeba go rozładować, trzeba go przesiać i trzeba go dostarczyć na te punkty, ale ten węgiel tam jest. Jeśli pyta pan, gdzie są jakieś właśnie kłopoty, no to kłopoty zdarzają się na wydawaniu już gminom. To jest jakby zróżnicowane, bo te punkty są różnej wielkości, mają swoją wydajność różną. Jeśli te gminy, które są mniejsze, które mają po, nie wiem, 100-200 ton, to są 4-8 ciężarówek, one powinny przed świętami zostać w 100% zapełnione, także będziemy mogli uzupełniać te brakujące wolumeny w gminach, które są większe, mają większe zamówienia. Dziękuję.